smakkujaw.pl. Prosty przepis na strudel jabłkowy. Upiekę dzisiaj bardzo smaczne ciasto z jabłkami. Będzie to super szybki strudel jabłkowy. Super szybki, dlatego że przygotowanie tego ciasta to 5 minut, a pieczenie 20 minut. Także w niecałe pół godziny mamy gotowe, pyszne, pachnące ciasto jabłkowe. Potrzebować będziemy jedynie 2 jabłuszka, łyżeczkę cynamonu. My tutaj mamy cynamon mielony, produkowany przez Cykorię SA, czyli zakład, który mieści się na terenie Kujaw, bo przecież promujemy Kujawy. Będziemy potrzebowali cukier, na taką porcję będzie to pół szklanki i opakowanie ciasta francuskiego. Zaczynam od obierania jabłek. Robię to bardzo cieniutko, ponieważ pamiętajmy, że najwięcej witamin jest oczywiście pod skórką. Pamiętam, jak w dzieciństwie urządzaliśmy sobie z bratem takie zawody, kto obierze najdłuższą i najcieńszą skórkę. Obrane jabłka podzieliłam na 4 części. Usunęłam oczywiście gniazda nasienne i teraz kroję w taką drobną w miarę kosteczkę. Jabłka przerzuciłam do miski. Teraz dodaję łyżeczkę, ale taką czubiastą cynamonu. Cynamon fantastycznie pachnie, ale tak naprawdę uwalnia swój aromat pod wpływem wysokiej temperatury. Dodaję jeszcze pół szklanki cukru. Wszystko dokładnie przemieszam i farsz jabłkowy mamy już gotowy. Piekarnik się nagrzewa, nagrzewamy go do 200 stopni. Ja w międzyczasie rozwinęłam ciasto francuskie, nakładam teraz farsz, nakładam tak na środek. Oczywiście boki pozostawiam wolne. Robimy to delikatnie, bo ciasto francuskie jest bardzo delikatne. O. Strony troszeczkę. No, tyle farszu jest już w sam raz i teraz zawijam w ten sposób i z drugiej strony. O. Teraz robimy taką kopertkę i naciągamy już ostatni bok naszego ciasta. Troszeczkę nam się tu przykleiło, ale zaraz sobie poradzimy. O, i w ten sposób przygotowany strudel mamy już gotowy. Przekładam nasze ciasto na blaszkę. Ja robię to na tym samym papierze, w którym zawinięte było ciasto. Piekarnik mam już nagrzany i za moment wkładam. Pieczemy ciasto około 20 minut. Włączona dolna i górna grzałka i stawiamy na środkową półkę. Piekarnik nagrzany do 200 stopni, a zatem wkładam ciasto, zamykam i tak jak powiedziałam, około 20 minut, ale oczywiście od czasu do czasu zerkamy, jak nasze ciasto nam się piecze. Nasze ciasto mamy już upieczone. Jak widzicie, ono powinno uzyskać taki kolor złotawo-brązowy i wtedy jest upieczone idealnie. Tak jak powiedziałam, całość przygotowania ciasta łącznie z pieczeniem to około 25 minut. Jest to ciasto bardzo proste do wykonania, nawet laik kuchenny potrafi je zrobić, jak widzieliście. Można, jeśli chcemy, bardziej elegancko podać go z gałką lodów, czy też z kleksem bitej śmietany, ale tak też smakuje naprawdę wybornie. Przepięknie pachnie cynamonem. Nie cynamon zawsze kojarzy się ze świętami, a zatem zróbcie święto swojej rodzinie, przyjaciołom, bliskim i upieczcie im taki rewelacyjny strudel jabłkowy. Koszt tego ciasta to jest naprawdę niewielki, 4 zł z groszami. A smakuje naprawdę rewelacyjnie. Jedyną wadą tego ciasta jest to, że
no jeden kawałek na pewno nie wystarczy. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.